Tadeusz Boy-Żeleński. Modlitwa estety. W wielu rzeczach świat po prostu jest podobny do loterii. Nie wybierasz swego wzrostu ani swojej peryferii. Tak byś wolał czy inaczej. Chcesz być cienki, chcesz być gruby. Rośniesz jak ci traf przeznaczy. Prima vista, ot, bez próby. Nim się dowiesz, co potrzeba o proporcji i o formie, spadasz na świat prosto z nieba w gotowiutkim uniformie. Jakie system ten ma skutki? Co wyrasta z tego dalej? Powiedzmy to bez ogródki. Widać choćby po tej sali. Jednemu policzysz kości, na drugiego znów tak padło, że aż kapie od tłustości. Gdzie pomacać samo sam? Jeden krzywą ma łopatkę, drugi losów tajemnicą, tu i ówdzie wdał się w matkę i chodzi z damską miednicą. Ta gładziutka jest jak chłopak, druga znowu istna kukła, tamta wszystko ma na opak. Tu jest wklęsła, tam wypukła, cały wyrób bierz go czarci. Ma fuszerki, wszystkie cechy, widać, więcejśmy nie warci za paskudne nasze grzechy. Głowy sobie Bóg nie suszy nad doczesnym naszym kształtem. Dzieli po kawałku duszy, a resztę kropi ryczałtem. Z byle gliny, choć z zakalcem, lepi stwórca ludzki potwór. Potem od niechcenia palcem machnie jeden, drugi otwór. Zesztrychuje z góry na dół, przyklepie cię po ciemieniu i marsz na ten ziemski padł służyć swemu przeznaczeniu. Miły Boże, uważ przecie, swej dobroci niesłychanej, toż my żyjemy dziś na świecie, w wieku sztuki stosowanej. Dziś, gdy cały świat ocenia artystycznej wagę formy, stan ten jest nie do zniesienia i wprost krzyczy o reformy. Lada mebel dziś nam składa skończony, panie, artysta, a ten, który na nim siada, wygląda ironia czysta. To nam w końcu życie zbrzydzi. Dziś człowiek dobrego tonu czasem się po prostu wstydzi wejść do własnego salonu. Toż tam przecie siedzą w niebie Rafaele czy Wandajki, może by złożyć w potrzebie mały kursik estetyki. Prosimy więc, dobry Boże, więcej smaku, więcej gracji i w tym ludzkim arcytworze Bóg daj trochę stylizacji. Podnosi modły pokorne. Niechaj twoja ręka szczodra w linie wężowo-wytworne kreśli niewiast naszych biodra. Niechaj matron naszych biusty polskiego domu dostatek zamiast kształtów glorii tłustej będą jako lilii płatek. A cnota dziewic niewinnych, o spraw to panie nad pany, niech ma zamiast wszystkich innych zapach esencji różanych.